Nowy trend polega na tym, i to wbrew przeciwnym, ja nie uciekam od tego tematu. Nowy trend polega na tym, że w gruncie rzeczy władze miast w Unii Europejskiej bardzo rozbudowują udział mieszkańców. 12 lipca 2013 roku w Cieszynie pojawił się Jan Olbrycht, niegdyś w latach 1990-1998 burmistrz Cieszyna, a obecnie europoseł. Spotkał się on z dziennikarzami z terenu Śląska Cieszyńskiego. Zawsze jest taka potrzeba, żeby od czasu do czasu poinformować mieszkańców poprzez media, co się robi, co się uzyskało, co się zrealizowało, co się udało zrobić, co nie. Dla mnie to jest nie tylko koniec pewnego roku pracy, czyli nadchodzą wakacje, więc zamykamy pewien rok pracy, podobnie jak z rokiem szkolnym, ale to również jest moment, w którym ja zamknąłem pewną istotną część mojej pracy, czyli przegłosowanie rozporządzenia w sprawie Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli jest najważniejszy fundusz dla samorządów. I te prace zakończyliśmy 2 dni temu. Ja zaraz po powrocie z Brukseli chciałem spotkać się z dziennikarzami, żeby ich poinformować o tym, co zostało załatwione, jakie tam są zapisy, co to znaczy dla samorządów, a przy okazji poinformować o tym, co robię w Parlamencie Europejskim. Jan Olbrycht z dziennikarzami rozmawiał m.in. o funduszach unijnych i o trafności ich wydawania w konkretnych przypadkach na terenie naszego regionu. W rozmowie z europosłem zapytaliśmy, jak problemy Śląska Cieszyńskiego wyglądają z perspektywy Brukseli. Zajmują się przeważnie wszyscy tym, co wywołuje problemy, konflikty, co jest na mapie pokazywane jako coś, co jest gorące. Śląsk Cieszyński nie jest takim miejscem, jest przykładem pozytywnego działania i ja myślę, że jest podawany wtedy, kiedy na przykład dyskutujemy o współpracy transgranicznej, jako bardzo dobry przykład współpracy transgranicznej. Zresztą wymieniający doświadczenia bardzo bogaty z Francuzami na ten temat. A co może Bruksela zrobić dla Śląska Cieszyńskiego? Stworzyć sensowne prawo dotyczące po pierwsze wydawania pieniędzy europejskich i po drugie współpracy transgranicznej. I właśnie te prace w tej chwili zakończyliśmy. Na przykład będą dużo bardziej uproszczone procedury dotyczące Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, słynnego EUWT. I to mogłoby również posłużyć temu, żeby na Śląsku Cieszyńskim taka instytucja razem z Czechami, bądź może Słowakami powstała. To jeden z efektów prac, które ostatnio prowadziliśmy, czyli dobre prawo, które posłuży miastom i regionom takim jak Śląsk Cieszyński. Śniadanie prasowe z Janem Olbrychtem odbyło się w sali hotelu pod brunatnym jeleniem. Im bardziej miasto to rozbuduje, znaczy udział mieszkańców, taki prawdziwy udział, że prawdziwy udział mieszkańcy, czy to będzie metoda szwajcarska, czyli referenda o wszystkim, czy to będzie innego typu formuła, to jest dzisiaj absolutnie nieuniknione. Znaczy to jest nieuniknione, znaczy nieuniknione, inaczej nieuniknione w sensie tego się już nie da ominąć. Znaczy nie da się, normalnie ktoś dobrze kierujący miastem już nie ominie tego, że musi pytać mieszkańców, ich środowiska, stowarzyszenia pozarządowe, różne, a nie tylko wybranych polityków.